Chciałbyś nauczyć się, jak zachować taką prawdziwą, głęboką pewność siebie bez względu na sytuację? To jesteś w dobrym miejscu. Na tym wideo przedstawię Ci, z czego składa się prawdziwa pewność siebie. Rozbijemy to sobie na czynniki pierwsze i powiem Ci, co zrobić, żeby z dnia na dzień coraz bardziej tą pewność siebie zyskiwać. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że nie można być za bardzo pewnym siebie. Pewność siebie to stan Twojego umysłu, a nie zewnętrzne zachowanie. Możesz więc być absurdalnie pewny siebie, totalnie nieustraszony, ale nadal przy tym miły, grzeczny i skromny. Arogancja, która często mylnie jest łączona z tym tematem, jest czymś zupełnie innym. Pewność siebie to nasz naturalny stan. Zobacz, że w pewnych okolicznościach jesteś bardzo pewny siebie. Zgaduję, że kiedy robisz coś, na czym się świetnie znasz, albo jesteś w znajomym miejscu, w towarzystwie osób, które cię świetnie znają i kochają, to nawet nie przyjdzie ci do głowy, żeby się zastanawiać, czy jesteś pewny siebie, czy nie. Przeciwnie, po prostu czujesz się swobodnie, nie ma tam żadnego napięcia ani lęku. Żeby wykorzystać ten film maksymalnie, zastanów się teraz, w jakich sytuacjach czujesz się najbardziej pewny siebie, a w jakich najbardziej brakuje ci tej pewności. Najlepiej włącz pauzę, daj sobie na to kilkanaście sekund i opisz te dwa rodzaje sytuacji w komentarzu. To będzie dla mnie cenny feedback. Zobacz, że są sytuacje, kiedy już masz dużą pewność siebie. Teraz Twoim wyzwaniem jest odkrycie, dlaczego brakuje Ci pewności siebie w innych sytuacjach. Na przykład, kiedy poznajesz nowe osoby, kiedy umawiasz się na randkę z kimś, kto wpadł Ci w oko, albo w jeszcze innej sytuacji. Przypomnij sobie tą konkretną okoliczność, której ostatnio czułeś się niepewnie i zastanów się nad tym. Zobaczmy to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że Magda umówiła się z Andrzejem na pierwszą randkę. Wcześniej widywała go kilka razy w pracy i bardzo się ucieszyła, kiedy w końcu zaprosił ją na wspólne wyjście sam na sam. Tylko kiedy zbliżało się spotkanie, Magda zaczęła się mocno denerwować. Bardzo chciała się spodobać Andrzejowi, ale dotychczasowe randki średnio jej wychodziły i boi się, że z tej znajomości też nic nie wyjdzie. W jaki sposób Magda może zwiększyć swoją pewność siebie w takiej sytuacji? Powód braku pewności siebie zawsze jest ten sam. Jest to lęk. Bez względu na to, w jakiej sytuacji najbardziej brakuje Ci pewności siebie, zawsze powodem będzie to, że się czegoś boisz. Boisz się coś stracić, albo boisz się, że nie zyskasz tego, na czym Ci zależy. Dlatego pytanie do Ciebie brzmi, czego się boisz? A odnosząc to do naszego przykładu, czego boi się Magda? Tych lęków może być naprawdę sporo. Jedne płytkie i oczywiste, czyli na przykład Magda boi się tego, że się nie spodoba, boi się tego, co pomyśli sobie o niej Andrzej, ale lęki mogą być też głębsze, na przykład lęk przed samotnością, lęk przed tym, co pomyśli sobie jej rodzina, kiedy ciągle będzie sama. Teraz kolejne pytanie. Skąd się biorą te lęki? Biorą się z Twoich niszczących przekonań lub inaczej przywiązań. Już wyjaśniam. To zupełnie normalne, że chcesz być dobrze postrzegany przez innych, chcesz się podobać i stworzyć świetny związek, chcesz, żeby o tobie dobrze mówili. Dziwne byłoby, gdybyś nie chciał takich rzeczy. To są normalne, zdrowe pragnienia każdego z nas. Jednak istnieją co najmniej dwa rodzaje pragnień. Preferencje i przywiązania. Preferencje działają na zasadzie, chciałbym osiągnąć to, czego pragnę, ale jeśli to się nie uda, to okej, luz, będę żył dalej. Idealny przykład preferencji to podejście w stylu fajnie byłoby być w związku, robię wszystko co mogę, żeby iść w tym kierunku, ale wiem, że nie wszystko jest zależne ode mnie, więc daję sobie czas i wrzucam na luz. Albo super byłoby, gdyby ludzie mnie lubili i dobrze o mnie myśleli, ale jeśli tak nie będzie, to trudno, nie wszystkim mogę dogodzić. Natomiast przywiązania to pragnienia, o których sam decydujesz, że nie będziesz szczęśliwy, dopóki ich nie osiągniesz. Inaczej mówiąc, to przekonanie, że nie możesz być szczęśliwy i spokojny bez tej konkretnej rzeczy, którą masz na myśli. Na przykład, dopóki nie będę w związku, będę nieszczęśliwy. Będę nieszczęśliwy, jeśli moja rodzina będzie myślała, że jestem nieudacznikiem i nikt mnie nie chce. Jeśli czujesz, że się czegoś boisz, zawsze, podkreślam, absolutnie zawsze, powodem jest jakieś nieuświadomione lub nieprzepracowane przywiązanie w tym rozumieniu, w jakim je opisałem. To Twoje przywiązania są przyczyną Twoich lęków i w konsekwencji Twojego braku pewności siebie. A rewelacyjną wiadomością jest to, że wszystkie są fałszywe. W praktyce naprawdę nic nie jest Ci potrzebne do szczęścia. Chyba, że sam wmówisz sobie, że jest inaczej. I tutaj robi się kontrowersyjnie, a to długi temat, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to odsyłam do mojego filmu Od czego zależy Twoje szczęście? Takich przywiązań wywołujących lęki i podkopujących Twoją pewność siebie może być bardzo dużo. I żeby zdobyć tą głęboką pewność siebie, trzeba się z nimi wszystkimi rozprawić. To nieraz długi i żmudny proces, który może trochę potrwać, ale gwarantuję, jest wart każdej poświęconej na to sekundy.
Zobaczmy, jak to działa w praktyce i wróćmy do przykładu Magdy, która wybiera się na randkę. Doświadczenia Magdy w relacjach damsko-męskich są w jej ocenie bardzo złe. Do tej pory raczej rzadko ktoś się nią interesował. Jak się już zdarzyło, że wychodziła na randki, to najczęściej kończyły się na pierwszym spotkaniu. Do tego większość koleżanek Magdy jest w związkach i Magda czuje się bardzo samotna. Żeby dolać oliwy do ognia, w każde święta jej rodzina dręczy ją pytaniami o to, kiedy sobie w końcu kogoś znajdzie, co tylko pogarsza sytuację. Aż tu nagle pojawia się Andrzej, bardzo atrakcyjny chłopak w ocenie Magdy, który ma potencjał, żeby zażegnać te wszystkie problemy. Jak tu się więc nie stresować w takiej sytuacji? Przecież to jest niemalże być albo nie być. No i właśnie na tym polega pułapka przywiązań. Im większą rangę nadajemy jakiemuś wydarzeniu w naszym życiu, tym mocniej zaczynamy się stresować, czy na pewno wszystko potoczy się po naszej myśli. Wyjściem z tego błędnego koła jest praca nad przywiązaniami. Nad każdym indywidualnie. Przywiązanie numer 1. Nie mogę być szczęśliwa, dopóki nie będę w związku. Czy na pewno? Czy nie ma ludzi, którzy są sami, a mimo to są szczęśliwi i wiodą normalne życie? Czy bycie samemu nawet przez najbliższe kilka miesięcy, a może nawet lat, to naprawdę taka porażka? A może wejście w byle jaki związek, byle być w związku, jest dużo gorszym rozwiązaniem? Może pozwolenie sobie na to, żeby być singielką przez najbliższy czas i danie sobie czasu na szukanie naprawdę wartościowego faceta jest jednak mądrzejszym wyjściem? To tylko przykładowe pytania, które można sobie zadać w podobnej sytuacji, ale zasada jest prosta. Swoje przywiązania trzeba kwestionować. Przywiązanie numer 2. Nie możesz być szczęśliwa, jeśli twoja rodzina i koleżanki będą o tobie źle myśleli. Pytanie brzmi, czy chcesz uzależniać to, jak się czujesz, od tego, co myślą o tobie inni ludzie? Załóżmy, że robisz wszystko najlepiej, jak potrafisz. Sama jesteś z siebie bardzo zadowolona, a mimo to inni mówią o tobie źle. Czy wtedy też będziesz nieszczęśliwa? Czy nie lepiej pozwolić innym myśleć i mówić o tobie, co chcą, a zamiast się nad tym zastanawiać, po prostu robić swoje? Co ciekawe, to co mówią o tobie inni ludzie, dużo więcej mówi o nich niż o tobie. Jeśli ktoś z twojej rodziny męczy cię nieprzyjemnymi pytaniami, kiedy sobie kogoś znajdziesz, albo wręcz krytyką, jak do tej pory sobie nikogo nie znalazłaś, to już będziesz starą panną. To bardziej to świadczy o tej osobie niż o tobie. Świadczy to o braku taktu czy empatii. Pytanie, czy pozwolisz, żeby takie przypadkowe stwierdzenia wpływały na to, jak się czujesz? Przywiązanie numer 3. Jeśli się nie spodobam Andrzejowi, to będzie katastrofa. Skąd wiesz, że Andrzej nadaje się do związku? Skąd wiesz, że do siebie pasujecie i on będzie się nadawał na dobrego partnera? Tak naprawdę nawet jeszcze go nie znasz. Nawet jeśli wierzysz, że to twój facet marzeń, co najczęściej jest czystą iluzją, to czy na pewno to jedyny taki egzemplarz na świecie? Czy nieudana znajomość z Andrzejem będzie oznaczała, że już nigdy nikogo takiego fajnego nie poznasz? Kwestionowanie to tylko jedno z narzędzi, które może ci pomóc pozbyć się przywiązań, a dzięki temu stać się bardziej pewnym w siebie. Ale sposobów na walkę z przywiązaniami jest znacznie więcej. Innym jest zmierzenie się ze swoim strachem w swojej wyobraźni. Przed randką Magda mogłaby wyobrazić sobie czarny scenariusz i zmierzyć się z nim w komforcie swojego bezpiecznego pokoju. Wyobraża sobie, że poszło kiepsko. Andrzej nigdy więcej się do niej nie odezwał, a jednak życie toczy się dalej, a ona wyobraża sobie, że mimo to czuje się dobrze w swojej głowie, w swojej wyobraźni. Wyciąga wnioski z tego, co mogłaby zrobić lepiej na przyszłość, ale nie rozpacza ani nie samobiczuje się, tylko żyje dalej. Czy nieudana randka to faktycznie taka wielka katastrofa? Czy z perspektywy roku fakt, że nie wyszło z Andrzejem, będzie miał dla niej aż tak duże znaczenie? Czy może wręcz będzie wydawał się jakąś totalną błahostką do tego stopnia, że wspomnienie o tym, jak bardzo się tym przejmowała, będzie się wydawało wręcz śmieszne? Pracując nad swoimi przywiązaniami, pozbywasz się lęków, które są z nimi związane. Im więcej nad sobą pracujesz, tym większa twoja samoświadomość i tym mniej lęków. A kiedy pokonujesz swoje wewnętrzne strachy, automatycznie stajesz się dużo bardziej pewny siebie. Nie ma zatem jednej pigułki, którą połkniesz i nagle staniesz się nieustraszony, ale swoją pewność siebie możesz podnieść dramatycznie, pracując regularnie nad sobą. Jak to zrobić? Jeśli czujesz, że chciałeś nad tym popracować, to koniecznie zapoznaj się z moim 30-dniowym kursem świadomości i głębokiej pewności siebie, który znajdziesz na pewność.jakzdobywać.pl. Ten kurs to kilka godzin teorii na ten temat, a potem 30-dniowy program ćwiczeń krok po kroku, które sprawią, że sam siebie nie poznasz po tych 30 dniach. A w razie potrzeby do ćwiczeń możesz wracać regularnie bez ograniczeń czasowych.
sprawdź ten kurs koniecznie na pewność.jakzdobywać.pl. Napisz mi proszę komentarz odnośnie tego, co sam sądzisz o budowaniu głębokiej pewności siebie. Co według Ciebie jest taką największą przeszkodą u Ciebie w budowaniu tej głębokiej pewności siebie? Ewentualnie w jakich sytuacjach najtrudniej jest Ci zachować głęboką pewność siebie? Taka dyskusja będzie dla mnie na pewno bardzo ciekawa i sam oczywiście wezmę w niej udział. A po więcej filmów jak ten, koniecznie subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No a teraz to wszystko. Do zobaczenia już wkrótce. Robert Marchel.